Dzisiaj spotykamy się przed Stadionem Olimpijskim z okazji takiego dnia, który chcemy poświęcić szacunkowi dla własnego serca. Nie tylko w sensie tej roli, którą sercu się przypisuje, lecz to znaczy związanych z uczuciami, ale przede wszystkim z jego stanem fizycznym, z jego sprawnością. Powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że serce lubi się męczyć i jedną z form tego męczenia się jest jeżdżenie na rowerze. Muszę powiedzieć, że dla mnie to jest dosyć wyjątkowy dzień, ponieważ jestem dosyć zawziętym rowerzystą i w tej chwili mam na liczniku mojego roweru 1976 km przejechanych w tym sezonie. Dzisiaj mam nadzieję skończyć 2000 km. I tak wielu wrocławian powinno żyć. Troszkę czasu trzeba poświęcić na ruch, troszkę czasu trzeba poświęcić własnemu zdrowiu. Trzeba zawsze pamiętać, że dużo lepiej się i łatwiej się pracuje wtedy, kiedy się jest sprawnym fizycznie, bo sprawność umysłowa ze sprawnością fizyczną dosyć mocno się wiąże. Dlatego polecam Państwu, zapraszam Państwa, pamiętajcie o swoim zdrowiu, pamiętajcie o swoim sercu, nie tylko w sensie uczuciowym, ale w sensie urządzenia, które przepompowuje rocznie ogromne ilości krwi i trzeba go szanować, trzeba go kochać, czyli tak jak mamy napisane na koszulkach. Do sportu, do roweru, do pływania, do biegania, do chodzenia zachęcam Państwa już od najmłodszych lat, jako że wtedy powstają nawyki. Wtedy człowiek uczy się tego, że należy codziennie godzinę, półtorej godziny spędzić na poruszaniu się. Jeżeli Państwo podejmiecie taką decyzję już w wieku nieco starszym, to należy pamiętać o tym, iż trzeba schodzić stopniowo od stosunkowo niewielkiego wysiłku, zwiększając go każdego dnia i po kilku miesiącach zorientujecie się nagle, że Wasza wydolność ogromnie wzrosła, że jesteście w stanie przejechać, przejść, przepłynąć wiele kilometrów. Dlatego ten, kto jeszcze nie zaczął, niech nie rezygnuje. Natomiast własne dzieci, własne wnuki niech wprowadza w proces codziennego, intensywnego i spokojnego wysiłku. Takie imprezy jak trzecie Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia integrują wiele instytucji, podmiotów, również organizacji pozarządowych. Wszyscy chcemy pracować na rzecz miasta Wrocławia i organizujemy tą konkretną imprezę pod hasłem Kochaj swoje serce. Kochaj swoje serce, czyli żyj aktywnie, zdrowo się odżywiaj i bądź też miły, dobry dla innych ludzi, bo kochaj serce to jest bardzo szerokie pojęcie i chciałabym, żeby każdy pamiętał, że jeśli kochasz, kochasz siebie, kochasz innych i dajesz dobro, to również te dobro wraca. Można dawać dobro również innym mieszkańcom, innym osobom, pomagając im. Aby taka impreza się udała, wiele jest osób, które się zaangażowało. Urząd Miejski, Wydział Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego i Dolnośląskie Towarzystwo Cyklistów i Policja i Park Magnolia. Również tutaj współpracują z nami Medinet, Dolnośląskie Centrum Onkologii. Naprawdę tych instytucji jest wiele, wiele i byłaby to długa, długa lista. Ta impreza, mam nadzieję, będzie cykliczną imprezą i mam nadzieję też, że uda nam się w przyszłym roku taki peleton powtórzyć, bo nie ma innej formy promocji zdrowia, jak właśnie aktywność, ruch.
to już na dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na program Żyj Bezpiecznie już za tydzień.